Nasz biznes jest młody i dlatego moim zdaniem robi ogromne postępy, ponieważ bardzo szybko dochodzi do świadomości, że sam zysk, który jest podstawową wartością w biznesie, ale nie jest wartością ostateczną. Ten zysk musi być po coś i w jakiś sposób zdobyty. Jeżeli jest zdobyty w sposób niegodny, plugawy, oparty na czyjejś krzywdzie, to ten zysk jest czymś wstrętnym i wcale nie ma się czymś wtedy szczycić. Poza zyskiem, który oczywiście jest jakby celem podstawowym zarabiania w prywatnym przedsiębiorstwie, ale człowiek jest najważniejszy. I myślę, że to nawet nie trzeba nikomu udowadniać. Pracownicy w firmie są najważniejsi i tym pracownikom trzeba stworzyć dobre warunki pracy, żeby przychodzili zadowoleni do pracy rano, budząc się, żeby z przyjemnością szli do pracy. Byłem u jednego tu z dentystów, który swój gabinet udostępnia ubogim. Oczywiście jest to ryzyko wielkie, bo potem inni nie przyjdą. Jeśli któryś z lekarzy będzie na przykład chorych na AIDS przyjmował, inni nie przyjdą. Więc on to robi i mówi tak do mnie wczoraj. Później powiedziałem Ojcu Świętemu, że go przyprowadzę w następnym tygodniu do Ojca Świętego, bo to jest czysta jałmużna to, co ten człowiek robi. On mówi tak, organizm ludzki jest tak w stanie się przystosować, że bez zębów możemy jeść, możemy chleb, gryźć mięso, bo tak się twarde staną dziąsła. Ale gdy pójdzie, poprosi o pracę, to nikt z nim rozmawiać nie będzie, gdy jest bez zębów. I przywrócenie godności temu człowiekowi to jest wprawienie mu zębów, co jest dzisiaj bardzo kosztowne. I mówi, to jest jałmużna i tego człowieka to kosztuje. On w sobotę daje siebie, nie to, że daje pieniądze, odpis bankowy, daje siebie. Czym jest masterclass? Jest chęcią przemiany, chęcią pójścia dalej, chęcią zaspokojenia w sobie głodu, nie tego, żeby coś zjeść, ale tego głodu sensu, który mamy. I dlatego spotykają się te trzy dziedziny, biznes, nauka, kultura, które sprowadzają się do jednego, poszukiwaniu sensu w swoim życiu. Duża część, oczywiście nie wszyscy, mieszkańców naszych domów to są ludzie bezdomni, ludzie, którzy nie mieszczą się w systemach stworzonych przez nasze społeczeństwo, ludzie, którym się nie powiodło, ludzie słabsi, którym się nie mogło powieść. To są ofiary także i biznesu w złym sensie. To są często ofiary cudzego egoizmu, niesprawiedliwości, tego, że nie zauważamy ich, nie zostawiamy dla nich miejsca w naszym społeczeństwie. Jak część naszych mieszkańców to są ofiary własnych złych decyzji, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast ogromna większość jednak to są ludzie, którzy w ten czy w inny sposób zostali kiedyś wykorzystani, albo za mało kochani, albo też ktoś kiedyś ich wykorzystał, nadużył, nie znaleźli swojego miejsca, nie potrafią się odnaleźć w złożonym społeczeństwie. Także biznes musi przede wszystkim myśleć o człowieku i w szerszej skali. Czym więcej nam dano, tym większą odpowiedzialność nam dano za tych, którzy są wokół.